Przeczytajmy Słowo Boże. Z Izajasza, 24 rozdział. Generalnie rozdziały od 24 do 27 są w naszej Biblii podzielone, natomiast sensownie jest to jeden rozdział i podzielenie go na te cztery to był, no niestety, błąd. Natomiast skupimy się na kilku myślach z tego, co mamy w naszej Biblii jako 24 rozdział. I ewentualnie pojedyncze okruchy z tych pozostałych trzech rozdziałów, 25, 26 i 27. Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców. Ten sam los, co lud, spotka i kapłana, sługę i jego pana, służącą i jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę, lichwiarza i jego dłużnika. Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Więdnie i obumiera ziemia. Marnieje, obumiera świat. Marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy. Dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. Moszcz jest w żałobie, latorośl usycha. Wzdychają wszyscy wesołkowie. Ustało wesołe bicie w bębny. Skończyły się krzyki weselących się, ustały wesołe dźwięki lutni. Nie piją wina przy pieśni, gorzko smakuje mocny trunek tym, którzy go piją. Zburzone jest puste miasto, zamknięty każdy dom, że wejść nie można. Narzekanie na ulicach na brak wina. Zniknęła wszelka radość, wesele jest wygnane z ziemi. W mieście pozostało spustoszenie, a brama w gruzy rozbita. Gdyż tak będzie na ziemi wśród ludów, jak jest przy otrząsaniu oliwek, jak przy zbieraniu resztek po winobraniu. Tamci podnoszą swój głos. Weselą się nad wyniosłością Pana. Wykrzykujcie radośnie od zachodu, aż do krańców wschodu oddajcie chwałę Panu. Na wyspach morskich imieniu Pana Boga Izraelskiego. Od krańca ziemi słyszeliśmy pieśni pochwalne. Chwała sprawiedliwemu. Lecz ja rzekłem, zginąłem, zginąłem, biada mi. Rabusie rabują, drapieżnie rabują rabusie. Groza i przepaść i pułapka na ciebie, mieszkańcu ziemi. I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść. A kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę. Gdyż upusty w górze się otworzą, a ziemia zadrży w posadach. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia. Zaczęsie i zachwieje się ziemia. W
Wkoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, tak, że upadnie i już nie powstanie. I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów ziemi na ziemi. I będą zebrani razem jak więźniowie w lochu i będą zamknięci w więzieniu i po wielu dniach będą ukarani. I zarumieni się księżyc, a słońce się zawstydzi, gdyż Pan zastępów będzie królem na górze Syjon i w Jeruzalemie. I przed ich starszymi będzie chwała. Z 25, 8 werset. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. 7 werset z 26. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, równa jest droga sprawiedliwego. Ty ją prostujesz. 10. Gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana. Tutaj mamy opisany w 24 rozdziale sąd. Nasz Bóg jest Bogiem, który jest gotów sądzić ten świat. I my jesteśmy częścią tego świata. Nasze grzechy są częścią dziedzictwa ziemi, które to dziedzictwo możemy zaliczyć do tego, co wywołuje gniew Boży. I niczym na korzyść się nie wyróżniamy od innych mieszkańców ziemi. Jedynie została nam okazana łaska, niezasłużona życzliwość Boża. I od momentu, kiedy Duch Święty zamieszkał w nas, uzdolnił wierzących do tego, żeby zgodnie ze Słowem Bożym postępowali. Jest to całkowicie dzieło Boże. I nie chodzi o to, żebyśmy się wywyższali, gdy czytamy to, co spotka świat, bo my jesteśmy częścią problemu i rozwiązaniem tego problemu jest tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus, nie my. My często jesteśmy takimi, którzy mogą przynieść wieść o Panu Jezusie temu zgubionemu światu, gdy mamy takie okazje, ale w nas, to znaczy w ciele naszym, nie mieszka nic dobrego. I mamy tą samą skażoną naturę i tylko i wyłącznie łaska Boża powoduje, że możemy oczekiwać, że któregoś dnia, być może dzisiaj, przyjdzie Pan Jezus zabrać nas do siebie, abyśmy, gdzie On jest i my byli, żeby wziąć nas na obłoki, a potem do domu Ojca, gdzie będziemy zawsze z Panem i już jako Jego oblubienica, a potem żona, będziemy na wieki wieków z Panem Jezusem Chrystusem. I ten wspaniały moment, na który oczekujemy, gdzie Pan Jezus się nam objawi i weźmie nas do siebie, ale jeszcze nie objawi się światu, to ten moment jest momentem, w którym zacznie się to, co tutaj czytaliśmy z 24 Izajasza. Najpierw zaczną się te sądy od izraelskiej ziemi, potem się rozrzeżą na cały glob. I ilekroć z utęsknieniem wołamy: przyjdź Panie Jezu, to też prosimy o to, żeby zabierając nas, Pan Jezus przybliżył moment swojego objawienia już
7 lat później, gdy przyjdzie jako wybawiciel dla swojego ludu. I niestety temu również towarzyszy to, że na ziemię spadnie sąd. I Piotr wspomina o tym, że skoro to wszystko ma ulec zagładzie, to powinniśmy w naszym codziennym postępowaniu z tą myślą kroczyć. To wszystko, co robimy dla tej ziemi, dla rzeczy, które są przez nas czynione, czy to obowiązki zawodowe, czy też inna działalność, są tylko i wyłącznie po to, żeby przytrzymać nas przy życiu dla Pana i oddawać się służbie Bożej. Wszystko, co robimy ponadto, i tak zmarnieje w momencie, gdy zacznie się ten sąd. I to wszystko się po prostu nie przyda. Nie ma to żadnej wartości. Poza tym prostym elementem, że to służy po to, żebyśmy mogli w spokoju zgromadzać się do imienia Pana i cieszyć się niebem na ziemi. Ale jeszcze bardziej oczekujemy, że będziemy już w nowych, uwielbionych ciałach w niebie przez Niego wzięci. Oby to stało się już dzisiaj. Oby już dzisiaj Pan Jezus zechciał nas zabrać. I ilekroć prosimy, przyjdź Panie Jezu, to nasze nerki zanikają, tęskniąc za tym, że Pan Jezus nas weźmie. I tutaj widzimy, Pan pustoszy ziemię i zniszczy ją. Sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców. My czasami, gdy obserwujemy zamieszanie na świecie, to słyszymy pytania, czy to może już się zaczął ten okres związany z Dniem Pańskim, z początkiem Dnia Pańskiego. Ale przecież tego, co tu czytamy, nie da się z niczym pomylić. Czegoś takiego, co tu jest opisane, jest nie do pomylenia z czymkolwiek innym. Doszczętnie spustoszona, złupiona będzie ziemia. Trzeci werset. Gdyż Pan wypowiedział to słowo. Więdnie i obumiera ziemia. To wszystko są rzeczy, które są spowodowane tym, o czym czytamy w 5 wersecie. 5 werset mówi: splugawiona pod swoimi mieszkańcami. Ta ziemia jest pobrudzona przez nas grzeszników. Ta ziemia była kiedyś już przed potopem również w stanie, który wywołał gniew Boży. I to czytamy w 1 Mojżeszowej, 6 rozdział, 5 werset. Gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I dokładnie tak samo jak wtedy, tak i dziś Pan widzi, że wielka jest złość człowieka na ziemi i każde jego myśli oraz dążenia każdego serca są ustawicznie złe. I żałował Pan wtedy i ten żal wcale się nie zmienił. Dalej jest boleść w sercu Bożym z powodu każdego najmniejszego w naszych oczach grzechu. I jest to
tak, że ta ziemia jest splugawiona. Jednakże za dni Noego było zawarte przymierze, że już więcej Bóg nie ześle potopu, który by zniszczył ziemię. Wiemy z listu Piotra, że ziemia jest zachowana dla ognia. I to nie będzie wodny potop, choć tutaj oczywiście też jest wspomniane, że będą otwarte te nad chmurami otwory w niebie, ale co do zasady nie będzie ona już zniszczona wodą. Tu widzimy sytuację jeszcze przed nastaniem nowego przymierza, jeszcze tuż przed tym, co jest związane z przyjściem Pana na ziemię, gdy Jego nogi staną na Górze Oliwnej. I zerknijmy do drugiego listu do Tesaloniczan. I tutaj drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Może od początku drugiego rozdziału. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy to przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Gdy się zaczął kryzys związany teraz ze stanem pandemii, to bardzo dużo tak zwanego chrześcijańskiego internetu napełniło się różnymi wiadomościami, jakoby to już był Dzień Pański. Jakoby to już miało nastać to, co czytaliśmy w 24 rozdziale Izajasza. Nawet brat Zajbel musiał wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to Dzień Pański i żebyśmy zwrócili uwagę na to, że nie można Słowa Bożego naginać do sytuacji dnia codziennego i takie wiadomości rozpowszechniły się. Różni religijni aktywiści zaczynali bałamucić, straszyć, zaczęli mieć wyrocznie, zaczęli opowiadać, powoływać się na nową interpretację Pisma Świętego. Na całe szczęście nie spotkałem listu rzekomo napisanego przez apostoła Pawła, trzeciego listu do Tesaloniczan. Ale niewiele brakuje, bo ludzie mają coraz mniej bojaźni Bożej, nawet ci, którzy się na religię powołują. I niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. My to odstępstwo jeszcze nie widzimy. Nie podoba nam się czas Laodycei, w którym żyjemy. Jest to szokujące odstępstwo w porównaniu z czasami Filadelfii. Ale nie jest to to odstępstwo, które będzie miało miejsce później. Gdy po pochwyceniu Duch Święty będzie zabrany z ziemi, a Duch Święty mieszka w wierzących, którzy będą zabrani przez Pana Jezusa. I skoro mieszka w świątyniach serc wierzących, to gdy Kościół, gdy chrześcijanie będą zabrani z ziemi, to Duch Święty razem z nimi będzie wzięty. To dopiero gdy Duch Święty będzie zabrany z ziemi, zrobi się miejsce na to, że przyjdzie odstępstwo i objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Nazywany on jest tutaj przeciwnikiem, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem. My już tą tendencję widzimy w każdym młodym człowieku. Szkoła rozbudza
życzenie, żeby był uważany za najlepszego. Nawet są całe szkoły pedagogiczne, które mówią, że w dziecku trzeba budować poczucie własnej wartości. Jest to całkowicie sprzeczne z chrześcijańskim sposobem chodzenia. I gdy się widzi różnych takich małych, przekonanych o swojej nieomylności ludzi, to już to budzi zgrozę. Ale pojawi się taki jeden, który wśród nich będzie jeszcze bardziej miał te cechy i ponad wszystko, co jest związane z czczeniem Boga, będzie uważał za mało istotne. Całkowicie to wszystko podepcze. Całkowicie podepcze całą pamięć o wszystkich Bożych zasadach, które Słowo Boże nam podaje. On nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. To będzie przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa, bo jest powiedziane, że Pan Jezus zabije go tchnieniem ust swoich, gdy przyjdzie osobiście na ziemię. I to jest ewidentne, że te czasy, które my mamy, są czasami napięcia. Pan Jezus może przyjść jeszcze dzisiaj. Nic go nie powstrzymuje w sensie zapowiedzianych, proroczych rzeczy, ponieważ Ewangelia Jana, 14 rozdział, 1 do 3 wersetu mówi, że niech się nie trwoży serce wasze, to mówi Pan Jezus do uczniów. Otworzę to miejsce i przeczytamy. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To miejsce już jest przygotowane 2000 lat temu. Stało się to w momencie, kiedy po pierwsze Pan Jezus został wywyższony na krzyżu Golgoty, został zamordowany. Po drugie, gdy jako człowiek wszedł jako pierwszy po zmartwychwstaniu do domu Ojca i otworzył nam już przez sam fakt, że On jako człowiek, Chrystus Jezus, jako pierwszy znalazł się w tym miejscu, które tu jest nazywane domem Ojca. Czyli od tamtej pory proroczo nie ma żadnej przeszkody. Każdy wierzący czasu łaski może powiedzieć, że oczekuje Pana, że przyjdzie już dziś. I jest powiedziane, że Pan Jezus przyjdzie o godzinie, której się nie domyślamy. I to pokazuje, że w żadnym wypadku nie da się tego w jakiś sposób skalkulować, czy wyliczyć, czy wskazać. Tym bardziej, że wszystkie rzeczy, które wstecz możemy rozważać jako obrazy, na przykład na historię Kościoła, 27 rozdział Dziejów Apostolskich jako historia Kościoła, albo 2, 3 rozdział Objawienia, już wszystkie klocki są poukładane. Już nie ma niczego, co by brakowało od strony proroczej. Więc tym bardziej możemy oczekiwać, że dziś może przyjść Pan Jezus i wziąć nas do siebie. I po tym, jak Pan Jezus weźmie nas do siebie, zacznie się ta sytuacja z 2 listu do Tesaloniczan. 6 werset. Wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Ten, który powstrzymuje, to jest właśnie Duch Święty, mieszkający w sercach wierzących. On mieszka w każdym wierzącym oddzielnie, ale też w całym Kościele, we wszystkich zbawionych jako w społeczności. Dzisiaj, łamiąc chleb, widzieliśmy cały Kościół wszystkich wierzących właśnie w tym chlebie. Nawet jeden brat kiedyś mi powiedział w niedzielę po południu: witam cię serdecznie po raz drugi. I miał na myśli to, że wcześniej mnie widział o 10 w chlebie, a potem około 17 po raz drugi. I to jest jednoznaczne, że te złamane symbole wskazują nam, po pierwsze, jako ciało i krew Pana Jezusa, które jako rozdzielone wskazują na Jego śmierć, gdy ciało jest oddzielone od krwi albo krew od ciała, to następuje śmierć. Ale też wiemy z innych miejsc, że chleb jest obrazem społeczności wszystkich prawdziwych dzieci Bożych. I tutaj widzimy, że gdy będziemy zabrani do nieba, Duch Święty razem z nami, to zrobi się miejsce dla tego, żeby niegodziwiec się objawił. I 8 werset o tym mówi, że ten, który zejdzie z pola, ten, który powstrzymuje, czyli Duch Święty, w 7 wersecie, to w 8 wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. I ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. On nie potrzebuje żadnej technologii do tego. On nie potrzebuje żadnych ludzkich udogodnień. Jest tu wyraźnie powiedziane, że z wszelką mocą. Ta wszelka moc to nie są sprytne rozwiązania techniczne, bo wtedy nie dałby rady w Afryce. Wtedy nie dałby rady w Ameryce Południowej, gdyby dziś Pan Jezus po nas przyszedł, a jutro by się miał już ten czas zabrania Ducha Świętego na ziemi zacząć i ten niegodziwiec nie dałby rady, bo brakuje mu samochodów, brakuje mu połączeń telekomunikacyjnych, brakuje mu różnych rozwiązań. Ale on tego nie potrzebuje. To są tylko i wyłącznie gadżety potrzebne ludziom. On będzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. Jest powiedziane, że cała ziemia pójdzie za zwierzęciem. Cała ziemia pozostała, czyli wszyscy ludzie, którzy zostaną na ziemi po zabraniu wierzących. Jeżeli jest tu na sali ktoś niezbawiony i chrześcijanie zostaną zabrani, a ty zostaniesz, to ty też pójdziesz za zwierzęciem. Jeśli do tego czasu pochwycenia nie nawrócisz się do Pana Jezusa. I być może, znając chrześcijańskie obyczaje i dobrze znając Biblię, będziesz jednym z gorliwszych pomocników Antychrysta. Jest to wielka odpowiedzialność znać prawdę, a nie robić z niej użytku, żeby użyć jej ku temu, żeby się pojednać z Bogiem. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie,
lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I tu właśnie mamy dokładnie tą sytuację z Izajasza 24, nam się otwiera. Bo właśnie w tym momencie ludzie, idąc całą grupą za zwierzęciem, całkowicie splugawią tą ziemię. Dziś jeszcze mają różnego rodzaju pozory. Dziś jeszcze się czasami wzdrygają. Dziś jeszcze jakieś znaczenie ma dla nich to, żeby się Bogu nie narażać w otwarty sposób, przynajmniej pośrednio na zasadzie takiej, że są pewnego rodzaju w kulturze zaszyte pewne rzeczy, czy też w różnych państwowych organizacjach. To wszystko zniknie, gdy cała ziemia pójdzie za zwierzęciem. To wszystko zostanie usunięte w momencie, gdy Duch Święty wraz z wierzącymi zostanie zabrany z ziemi. Tajemna moc nieprawości dzisiaj działa, dlatego że jeszcze się trochę wstydzi. Jeszcze trochę trzyma w tajemnicy te wszystkie swoje obrzydliwości. Ludzie dzisiaj jak grzeszą, to niektóre grzechy wolą schować i się nimi nie chwalić. A wtedy będą mówić o swoim grzechu otwarcie jak Sodomczycy. Nie będą go ukrywać, tylko będą się licytować, kto bardziej jest plugawy. Kto jeszcze bardziej łamie wszystkie regulacje, wszystkie zasady. I gdy przyjdzie ten sąd, to nagle ta ich radość zostanie przecięta. Nie będą się cieszyć, nie będą mieli żadnych podstaw. Groza i przepaść i pułapka na ciebie, mieszkańcu ziemi. I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść, a kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a ziemia zadrży w posadach. Czytamy w objawieniu, że będzie spadał nawet grad ogromnej wielkości i ogromnego ciężaru. Dzisiaj sensacją jest, jak spadnie grad wielkości cegłówki. I od razu jest o tym we wszystkich mediach. Wtedy będą spadać na ziemię centnarowe kawały gradu. To jest kilkadziesiąt kilogramów, a może kilkaset. To jest ogromna moc zniszczenia, która w tym momencie spadnie w tym sądzie Bożym. I Bóg jest gotów, aby sądzić. Wiemy, że Bóg jest cierpliwy i nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I On doskonale wie, który człowiek będzie ostatnim człowiekiem w okresie łaski. Gdy ten ostatni człowiek nawróci się, to momentalnie nie będzie już żadnych przeciwwskazań, aby Pan Jezus przyszedł i wziął kompletną oblubienicę do siebie. My nie wiemy, który to jest człowiek. I też nie mamy zbyt wielkiego wpływu na to, żeby on się szybciej lub wolniej nawrócił. Więc nie możemy, tak jak niektórzy w pysze mówią, przyspieszyć przyjścia Pana Jezusa. Nie możemy go też spowolnić. Możemy go tylko i wyłącznie oczekiwać i prosić, aby Pan Jezus przyszedł. I każdego dnia wołajmy: Panie Jezu, przyjdź dzisiaj, bo my chcemy, żebyś nas zabrał do siebie.
jest taki jeden wiersz, który mówi o przyjściu Pana Jezusa. Jeszcze pamiętając rozważania z Katowic, to właśnie to mi się przypomniało, kiedy Grzesiek o tym mówił. To jest objawienie Jana, 22 rozdział, 20 wiersz. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce, amen, przyjdź Panie Jezu. I też 22 rozdział, 7 wiersz, i oto przyjdę wkrótce. I 12 wiersz, oto przyjdę wkrótce. Jest jedna różnica pomiędzy tym, że oblubienica, albo inaczej, Duch Święty i oblubienica nie mówią o tym, Panie Jezu, przyjdź wkrótce, tylko Pan Jezus mówi, przyjdę wkrótce. Różnica polega na tym, że kiedy my byśmy mówili, Panie Jezu, przyjdź wkrótce, to tak jakbyśmy mówili Mu, rozkazywali, przyjdź zaraz. I dlatego Słowo Boże jest tak właśnie dokładne, że Duch Święty i oblubienica mówi, Panie Jezu, przyjdź. A Pan Jezus mówi, przyjdę wkrótce. I dlatego naszą rzeczą jest w żaden sposób nie mówić do Pana Jezusa, Panie Jezu, przyjdź wkrótce. Bo tym samym byśmy Mu wyznaczali, że ma przyjść jak najszybciej. Oczywiście to przyjść wkrótce polega na tym, że jest to pewien czas, jest to pewna granica. My, tak jak żeśmy usłyszeli, w żadnym wypadku nie mamy Panu Jezusowi wyznaczać dnia, ani wyznaczać czasu. Mamy oczekiwać. Jeśli mamy zamiar budować dom, to mamy zacząć go budować. A nie tak mówić, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce, czy ja w ogóle mamy to budować. Jeżeli ktoś ma począć dzieci, to ma to robić. A nie mówić, że czy one jeszcze się nawrócą, czy nie. Także nie jest naszą rzeczą, abyśmy cokolwiek robili na ten temat i wyznaczali sobie jakiś czas i mówili, że Pan Jezus przyjdzie i nie mam tego robić. Pan Jezus wcale tak nie mówi. My mamy wołać. Pan Jezus mówi, przyjdę wkrótce. I ta zasada niech będzie w naszych sercach, ale też i aby była odzwierciedlona też i w naszych modlitwach. Abyśmy nie wyrażali i nie prosili, Panie Jezu, przyjdź wkrótce, bo to nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Pan Jezus mówi, oto przyjdę wkrótce. I mówi, tak jak w 22 wierszu, mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce, amen, przyjdź Panie Jezu. Chciałem coś powiedzieć, ale nie do tego tematu. Akurat pod koniec przerwy taki pan tutaj przyszedł i wyszedłem do niego i pytał się, czy tutaj są wybory, czy się głosuje. Więc mówiłem, że jeśli chce pan zagłosować na Jezusa, to tak, to jest tu. Ale nie wszedł widocznie.
Widocznie jednak nie na Jezusa chciał głosować. I to mi przypomniało, tak to było już nie wiem ile lat wstecz. Jeszcze siostra Ruth Hebisch była sprawna wtedy i też była mowa o jakichś tam kolejnych wyborach i ona powiedziała tylko jedno zdanie wtedy: my już wybrali. I to bardzo mi to zapadło w pamięć. Myśmy wybrali Pana Jezusa i On jest naszą nadzieją, tym, który rzeczywiście sprawuje te rządy sprawiedliwe. Myślę, że to temat już może nie jest taki dla nas trochę przebrzmiały, ale tak sobie pomyślałem, może jeszcze warto by przypomnieć. Ja osobiście chciałem powiedzieć, dlaczego nie chodzę na wybory. Wypisałem tutaj z 10 punktów i tak krótko chciałem to wyjaśnić. A może zanim to... albo dobrze, powiem to na końcu. Więc po pierwsze, nie pamiętam gdzie, szukałem to na szybko, myślałem, że to jest 12 rozdział Księgi Joba, ale nie. Jest napisane, że Bóg ustanawia królów i odwołuje królów. Może ktoś szybko znajdzie, nie pamiętam gdzie to jest ten werset. A więc mam pewność, że to Bóg powołuje władców, takich jakich chce, po to, żeby spełnili Jego wolę. To jest moje zrozumienie i przekonanie i wiem, że to od Boga zależy. Wiem też o tym, jak Bóg był zagniewany na Izraela, kiedy oni chcieli ustanowić sobie króla. Jest bardzo dużo na ten temat napisane, że chcieli to mieć tak samo jak inne narody. Jednak w psalmach ciągle czytamy: Pan jest królem, Pan jest królem. Więc oni chcieli, żeby człowiek nad nimi rządził. Co potem było powiedziane, zobaczycie, ile będziecie mieć z tego powodu różnych obciążeń. A więc to jest ten pierwszy punkt. Po drugie, to co czytamy w Nowym Testamencie, nasza ojczyzna jest w niebie. A więc, chociaż urodziłem się w Suwałkach, mieszkam w Wieruszowie, jestem Polakiem, to mam paszport niebiański, dlatego że się na nowo narodziłem. Dlatego jako ambasador obcego kraju nie czuję się upoważniony do wybierania władców tego kraju. Ja po prostu nie jestem stąd. Ukraińcy nie wybierają króla czy prezydenta w Polsce. Uważam, że ludzie, którzy mają swoją nadzieję w chwale, nie powinni być zainteresowani tym, żeby wybierać rządzących akurat w państwie, gdzie są przejściowo. Są tylko przychodniami. Po drugie, zwykle jako ludzie rozsądni chcemy wybierać mądrych rządzących. Tylko zauważmy to, że nieraz Bóg wybiera głupich rządzących. Bezbożnych rządzących, dlatego że taki ma plan. I tu widzimy, że stoimy w konflikcie z Bogiem. To chyba mój teść to mówił, że on mógłby wybrać tego. No ale skąd wie, czy Bóg chce tego wybrać? Bóg niejednokrotnie wybiera ludzi po to bezbożnych, żeby spełnili pewien plan. Adolf Hitler miał pewien plan do spełnienia. Także wobec narodu żydowskiego. Nabukadnezar, bałwochwalca, jak go nazwać inaczej, autorytarny władca. Człowiek, który zabijał na życzenie, robił co chciał, który prześladował wierzących. Ale taki król właśnie był potrzebny, żeby pokazać Bożą moc. On był wielki, ale Bóg był jeszcze większy. I ten Nabukadnezar został pozbawiony rozumu na pewien czas. Ale on właśnie, ten bezwzględny władca, został nazwany głową ze złota. Właśnie on. I to znaczy, że ci wszyscy, te rodzaje królów, które były po nim, wszyscy byli słabsi niż ten pierwszy. Bo ten pierwszy robił co chciał. Decydował jak chciał. Nikogo nie pytał, nie było żadnego podziału władzy. Cała władza była w jego rękach. Zauważmy to, że demokracja w tym posągu mieści się na samym dole, czyli w tych stopach. To są te rządy ludu, ta glina, to jest coś bardzo kruchego. Kiedy parlament mówi jedno, czy powiedzmy Sejm mówi jedno, Senat mówi co innego, prezydent mówi co innego,
to wszystko się tak uciera, żeby cokolwiek zdecydować. Władca, taki, o jakim mówimy, Nabukadnezar, robił co chciał, decydował. I dlatego nazwany był głową ze złota. Ale też Bóg go użył do tego, żeby pokazać na nim, jak Bóg jest wielki. Tych, którzy zostali skazani na spalenie, tych trzech, ten ogień siedmiokrotnie rozpalony nie spalił. Ten władca był potrzebny. Tak samo jak i ten, o którym dzisiaj słyszeliśmy, to zwierzę, ten bezbożny człowiek, który będzie zarządzał Europą, to nie jest ktoś, na kogo byśmy chcieli głosować. Ale to będzie człowiek, który będzie właśnie miał wypełnić to proroctwo. A więc Bóg tak to ułoży, że on dojdzie do władzy. I to będzie człowiek, który będzie prześladował wierzących. Dlatego widzimy, że nasze nadzieje, jeśli są tylko tu na ziemi, są bardzo słabe. I to kiedyś jeden z braci, których bardzo cenimy, powiedział, jest to bardzo marne zajęcie, ulepszanie tego świata. Bo rzeczywiście to niewiele można ulepszyć na tym zepsutym świecie. Następny punkt. Jeśli chciałbym głosować, musiałbym się tym interesować. Sam za siebie niespecjalnie jestem zainteresowany, żeby słuchać, co kto mówi i teraz, czy to go poprzeć, czy nie poprzeć. I jeszcze zanim są jacyś ludzie, po prostu wejść w coś, poparcie dla jakiejś grupy ludzi, którzy szukają czegoś na tej ziemi. Myślę sobie, że mamy dowody w przeszłości, że to się nie udało. I chciałem podać przykład kościoła protestanckiego, który na początku swego istnienia uchwycił się ziemskich władców. Dlatego, że oni mieli zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy oderwali się od katolicyzmu. I to był ich błąd. I o nich jest napisane, jak gdyby w ogóle pominąwszy cały ten wspaniały czas sola scriptura, sola fidei. To, co dzisiaj byśmy powtórzyli za nimi, w ogóle to jest pominięte. Tylko jest powiedziane, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Oni uchwycili się ziemskich władców. I ta wiara została uziemiona, można powiedzieć. I do dzisiaj, tak jak w Anglii, czy w Szwecji też, głową kościoła jest król, jest to kościół narodowy, wiara luterańska. Jest to w ogóle zagubienie tego, czym jest wiara. Wiara jest uchwyceniem się żywego Boga, a nie człowieka, króla, który rządzi tutaj na ziemi. A więc z tego powodu widzimy, że to jest błąd. Uchwycenie się, czy składanie nadziei w jakimś władcy, że on nas uszczęśliwi. Jeśli ktoś może nas uszczęśliwić, to tylko Bóg. Mamy przykład w Nowym Testamencie, Herodianie. To była frakcja żydowska, nazwijmy sekta, wspierająca króla, Heroda. To jest nazwane kwas. Kwas to jest grzech. Z tego powodu także nie angażuje się politycznie. Jeśli spojrzymy wstecz, to wielkie i największe mocarstwa wszystkie upadły. I we wszystkich, można powiedzieć, każdemu można było coś zarzucić. Ten kandydat jest dobry, kiedy jest wybierany, ale po jakimś czasie już ludzie są z nim zniechęceni czy zmęczeni. Potrzebują następnego. Nasz Pan Jezus jest królem królów. To znaczy, że On jest ponad wszystkimi królami ziemskimi. I to znaczy, że właściwie Jego królowanie jest spełnieniem wszystkich nadziei i to będzie bardzo surowy władca. Jeśli się wczytamy w ten temat, to nie będzie demokrata, to będzie ktoś, kto będzie karał śmiercią nieposłusznych. I ostatecznie ta władza królewska zostanie przekazana Bogu. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 25 wiersz. Już przekroczyłem czas, przepraszam. Dobrze, że dzwonią. Jest napisane 15:24. Potem nastanie koniec, czyli nazwijmy koniec tysiącletniego królestwa, dokładnie, gdy odda władzę królewską Bogu, czyli on królować będzie przez 1000 lat, a potem ta władza zostanie oddana Bogu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Czyli cokolwiek, ktokolwiek
miałby chcieć rządzić, to zostanie to zniszczone. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Czyli ewidentnie Jezus Chrystus, a później sam Bóg Ojciec jest tym, który będzie królować. Ci ziemscy królowie są rzeczywiście zawsze marni. I sam Pan Jezus powiedział, że władcy narodów rządzą nimi samowolnie i nadużywają swej władzy nad nimi. To są słowa Pana Jezusa. Więc dlaczego mamy angażować swoje siły czy zaufanie wobec ludzi, którzy z gruntu są niewiarygodni? Dzisiaj słyszeliśmy taki smutny obraz właściwie człowieka, który pobrudził ziemię. Saul, który był wielkim królem, był tylko grzesznikiem. Dawid, który dał się kierować Bogu, też okazuje się, był tylko grzesznikiem. Oczywiście ktoś musi rządzić, to jest jasne. Ale zostawmy to Bogu. Jeśli szukamy odpowiedzi w Słowie Bożym, to mam nadzieję, że tych parę punktów też coś nam wyjaśni. 75. Yeah.
148. Panie, jesteś Bożą.
Jak wielkim zbawcą. Thank you.
przez Jezusa chwała Ci, Tyś miłością i światłością wiecznie odsławiony Ty. Mm-hmm.
Imię i ojcze.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
So.
Numer 9 jest drogi. Yeah.
Słowo Ty się stało.